Jak doskonale wszyscy wiemy, zbliża się bardzo ważny dzień dla losów wszystkich Polaków i Polski. Zbliżają się wybory do Parlamentu Rzeczypospolitej. Jest to bardzo ważny czas, gdyż Polacy mają szansę dokonać zmiany, dobrej zmiany i właściwej zmiany. Wszystko wskazuje na to i wierzymy w to głęboko, że Prawo i Sprawiedliwość przejmie samodzielne rządy w Polsce. Obecna władza nie dba o interesy Polski i Polaków. Polakom żyje się ciężko, są zmuszani do wyjeżdżania za chlebem za granicę. Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, że trzeba zmniejszyć podatki, trzeba obniżyć koszty pracy, trzeba stworzyć warunki dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać się w Polsce. Trzeba jednakże wyegzekwować należne podatki do naszego budżetu od wielkich korporacji, od sklepów wielkopowierzchniowych, które prowadzą politykę, w której nie uiszczają żadnych podatków w naszym budżecie. Nasza lista, lista Okręgu Chełmskiego numer 7, jest bardzo dobrą listą. Zachęcamy do głosowania na kandydatów z naszego powiatu. Są to bardzo zacne osoby, pani Hachuła, pani Gmyz i oczywiście pan poseł Zawiślak. Z własnego doświadczenia mogę zagwarantować o tych kandydaturach, że są to właściwe osoby, które mogłyby być przedstawicielami naszego regionu w parlamencie. Do Senatu kandyduje doświadczona osoba w postaci pana senatora Jerzego Chruścikowskiego. Jest to doświadczony polityk, który od lat dba o interesy rolników. W obecnej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która głównie zabiega o polskie rolnictwo. Kandydatura m.in. posła Zawiślaka jest to właściwa kandydatura. Od wielu lat Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości doskonale współpracuje z posłem Zawiślakiem, który nigdy nie odmawia Polakom, ludziom zarówno młodym, jak i starszym, w pomocy w trudnych sprawach. Chcieliśmy poprzeć wszystkie kandydatury, które znajdują się na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 7 w Okręgu Chełmskim.